Kolejny odcinek cyklu Pytania i Odpowiedzi. Pan Łukasz Skórka. Szanowny panie redaktorze, w nowelizacji kodeksu karnego zmieniono treść artykułu 155 KK dotyczącego odpowiedzialności lekarza za błędy medyczne. Znalazł się tam zapis: kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Do tej pory sądy wydawały wyroki od 3 miesięcy do 5 lat, ale najczęściej w zawieszeniu. Nowelizacja uderza w lekarzy z trudnymi specjalizacjami, gdzie o błędy bardzo łatwo, na przykład chirurgia czy położnictwo. Czy biorąc pod uwagę ekspresowe tempo uchwalania tej ustawy, jest to potknięcie się o własne nogi obozu dobrej zmiany, czy naczelnik państwa uważa, że lekarze też powinni się dla niego poświęcać? Dodam, że efekt takiej ustawy łatwo przewidzieć. Młodzi lekarze będą po prostu decydować się na mało inwazyjne specjalizacje, pozbawione ryzyka, albo wyjadą za granicę. No, wydaje mi się, że to się mieści w tej ogólnej tendencji do zaostrzania odpowiedzialności z kodeksu karnego, bo tu to zaostrzenie jest widoczne. Inna sprawa, że nawet i pod przyłagodniejszym ustawodawstwie udowodnienie lekarzowi, że popełnił błąd medyczny, bywa bardzo trudne, jeśli nie daremne, chyba że już jest taka sytuacja jasna, że to tego. Poza tym jeszcze bym na jedną rzecz zwrócił uwagę, że pan minister Ziobro, no tu on jest chyba autorem tego, nie pan prezes Kaczyński, chyba nie lubi lekarzy, bo im tam się z nimi procesował, więc co wam teraz, jak wy tak, to ja wam teraz tu dołożę zdrowia, żeby cię drżeć przede mną. No i rzeczywiście skutek może być taki, że lekarze będą unikali sytuacji, w której mogliby popełnić błąd. A w medycynie, tak jak w polityce, bez ryzyka się nie da. W związku z tym może to zaostrzenie odpowiedzialności spowoduje, przyczyni się do śmierci znacznie większej liczby pacjentów niż sytuacja, gdyby tej odpowiedzialności karnej takiej surowej nie było. Ale powiadam, czy to bardzo możliwe, że pan ma rację, że łatwo przewidzieć, że młodzi lekarze będą decydować się na mało inwazyjne specjalizacje albo wyjadą za granicę. To bardzo prawdopodobne. Pan Adam Cichowicz. Panie Stanisławie, jestem lokatorem akademika na osiedlu Przyjaźń z lat 71-77 i nasze drogi mogły się tam krzyżować w 71 lub 72 roku. A teraz pytanie. Dlaczego pana zdaniem prawica w Polsce po 89 roku nie może się ze sobą dogadać i nie może tym samym podjąć współpracy na rzecz Polski? Czy to nie jest przypadkiem skutek starego mieszania przez Bolesława Tejkowskiego? Wspominam Benka, dlatego że w niektórych wypowiedziach przedstawicieli Konfederacji pobrzmiewają mi miazmaty przez niego kolportowane w latach 80. No, tu nie wiedziałem, że pan Tejkowski żyje, bo on już jest, ale jeśli tak, to jest bardzo starszym panem. On rzeczywiście, można powiedzieć tak, że on propagował w Polsce tak zwany narodowy komunizm. W odróżnieniu od komunizmu żydowskiego, to on tutaj pragnął, podobnie jak i jeszcze inni działacze, na przykład Mieczysław Moczar, czyli Mikołaj Diomko, pragnął zaszczepić więdnący komunizm na ciągle żywym pniaku nacjonalistycznym. Ja nie znam takich wypowiedzi przedstawicieli Konfederacji, w których by te miazmaty, jak to pan nazywa, pana Tejkowskiego pobrzmiewały, ale może pan coś słyszał takiego, czego ja nie słyszałem, bo ja tak wszystkiego przecież słyszeć nie mogę. A co do wspominków z mieszkania na osiedlu Przyjaźń w akademiku, no to same przyjemne wspomnienia mam z tamtych czasów. Pan Andrzej Niemiec z kolei pyta: szanowny panie, nazistowski teoretyk państwa i prawa Carl Schmitt, który podobno jest ideowym guru Jarosława Kaczyńskiego, napisał w pracy pod tytułem Dyktatura, że ta instytucja, to znaczy dyktatura właśnie, jest instytucją celową, a więc ma do zrealizowania jakiś cel w polityce jednego państwa czy narodu. I po zrealizowaniu tego celu staje się zbędna. Jaki jest, czy w ogóle istnieje pana zdaniem cel prezesa,
który swego rodzaju dyktaturę już sprawuje i dąży do poszerzenia zakresu swojej władzy, po którego osiągnięciu uznałby on, że może odejść, zrezygnować z posiadanej quasi-dyktatorskiej pozycji. To ciekawe pytanie, ale wydaje mi się, że, znaczy mnie się wydaje, ja tak bardzo dobrze Jarosława Kaczyńskiego nie znam, nigdy u niego w duszy nie byłem i nie wiem, co tam jest, ale wydaje mi się, że to jest właśnie podstawową słabością Jarosława Kaczyńskiego, że on takiej wizji nie ma. On po prostu jest wirtuozem intrygi, dąży do poszerzenia własnej władzy, to mu najwyraźniej sprawia przyjemność i kompensuje jakieś inne braki, jak przypuszczam, ale słabością jego jest to, że nie ma celu. Gdyby, ja kiedyś mówiłem, że gdyby z dwóch ludzi można zrobić jednego, gdyby tę zdolność do intrygantstwa i wizje, jakie ma Korwin-Mikke, połączyć w jedno, to mielibyśmy wielkiego męża stanu, no ale to się nie da. W rezultacie Jarosław Kaczyński takiego ma pecha, że większość albo nawet wszystkie jego intrygi kończą się tym, że się potyka o własne nogi. To jest jej, on, ta umiejętność intrygowania to jest wielka siła, podobnie jak przeświadczenie, że wszyscy powinni się dla niego poświęcać, to jest wielka siła w polityce, ale chyba ma tę słabość, bo przyglądam mu się przez ostatnie 30 lat jego działalności politycznej i zawsze, do tej pory przynajmniej, przedsięwzięcia przez niego rozpoczynane właśnie tak się kończyły, że albo się potykał o własne nogi, albo się dławił przystawkami, tak jak w 2007 roku. I proszę Państwa, ostatnie pytanie, pan Maciej Starzak. Szanowny panie Stanisławie, czy przedwyborczy apel Grzegorza Brauna o wypowiedzenie posłuszeństwa rządowi przez wojsko i policję był rozsądny? Spróbujmy sobie tylko wyobrazić, jakie by były konsekwencje praktyczne w kraju i reakcje niektórych pan ościennych, gdyby taki apel został, nie daj Boże, wysłuchany. No, zgadzam się z panem, że nie był to pomysł rozsądny i wydaje mi się, że takie pomysły najpierw trzeba przemyśleć sobie, być może, że w gronie przyjaciół, a nie kierować się jakimiś takimi chwilowymi uniesieniami, bo to jest zły doradca. Takie uniesienia to są złym doradcą w polityce. Dziękuję bardzo, że Państwo wysłuchali kolejnego cykielu. No i mam nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Co się Ukrainie, jej losach i wpływie na to, co u nas się dzieje, bo tam... No wpływ, może mieć wpływ taki, że snajperzy się mogą pojawić, tak, ale ja no, nie ukrywam tego, że bardzo krytycznie oceniam postępowanie kolejnych rządów w Warszawie w sprawie ukraińskiej. Mówię o postępowaniu rządów, dlatego że moim zdaniem to postępowanie nie zasługuje na to, żeby nazwać je polityką. Bo polityka powinna mieć jakiś cel, a to postępowanie wydaje mi się, że jest pozbawione takiego celu, bo ono polega na żyrowaniu w ciemno wszystkiego, co zrobią władze w Kijowie. A one nawet nie mówią, co zrobią. Być może same nie wiedzą, co zrobią. No i to myślę, że powinniśmy zacząć od tego, jaki interes ma Polska na Ukrainie. Otóż moim zdaniem ma interes następujący. Jest zainteresowana tym, żeby Ukraina istniała. Najlepiej, żeby była skonfliktowana trwale z Rosją, ale nie mocarstwowa. W polskim interesie leży Ukraina, która jest skonfliktowana z Rosją i której istnienie zależy od polskiej życzliwości, o którą Ukraina codziennie od rana musi od nowa zabiegać. O taki jest polski interes.
I tyle. No to, a wszystko, jak rząd postępuje odwrotnie, to znaczy nie realizuje polskiego interesu albo dlatego, że nie potrafi go sobie uświadomić, albo dlatego, że ktoś mu zabronił, albo wreszcie dlatego, że nie może. No nie wiem, to jest już osobne kwestie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Chciałem nawiązać do tych wydarzeń na ulicy pod Sejmem. Bo pewnie Państwo też widzieli wystąpienie pana Stańczyka, który mówił, że no to był komendant milicji, nie policji, który powiedział, że za 2000 lat nie przeżyje. No i to, że wśród tych manifestujących był stary Kiejkut i różne takie informacje z internetu, groźby, przyszło mi na myśl, że zastanowiłem się, dlaczego władze nasze, powiedzmy, nie skonfiskują broni, którą mają w rękach, czyli SBC-y, skoro ta ustawa, która przegłosowana, pozbawiająca ich dużej części emerytów, no na pewno ich bardzo zdenerwuje, mówiąc łagodnie. Natomiast druga sprawa, dziwi mnie wypowiedź pana ministra Macierewicza, tam po raz kolejny był pytany o wprowadzenie w Polsce prawa powszechnego do dostępu do broni. Powiedział, że jeszcze za wcześnie, że no pewnie Polacy sami będą do siebie strzelać. Tymczasem przypominam, że grupy przestępcze broń mają, bo oni się nie przyjmują tym, prawda? Natomiast obywatel, żeby tą broń uzyskać legalnie, to musi przejść naprawdę przez długą, nawet dwuletnią drogę. Poza tym, kolejny argument za tym jeszcze. Nasze zakłady zbrojeniowe, gdyby takie prawo Polakom dać, mogłyby nawet wewnętrznie to sprzedawać, to by jakoś odblokowało też ten nasz narodowy potencjał gospodarczy. Czemu władze polskie nadal nie chcą tego zrobić, a czemu na przykład nie chcą tej broni zabrać był MSB-kom? Tego nie rozumiem. No, być może, że wie pan, być może, że chcą ich sprowokować do jej użycia, a wtedy ich powystrzelają. Wyobrażam sobie taką sytuację. A co do tego pana, który tam narzekał, że nie przeżyje za 2000 zł, no to jakbym doszedł do takiego wniosku, to bym się powiesił. I to mu radzę zrobić. No, jednego będzie mniej. No jak ktoś nie wie, jak żyć, to niech nie żyje. No co? Musi żyć. Nigdzie nie ma takiej ustawy, która by nakazywała, żeby żyć. Jak już ktoś stracił ochotę do życia, prawda? Albo jakiś pomysł na życie, nie ma żadnego pomysłu, to niech nie żyje. No coś można mu poradzić. Natomiast wie pan, ja bym nie uzasadniał tak, że to przemysł będzie korzystał, jak obywatele będą uzbrojeni. To jest taki powód zasadniczy. Otóż obywatele mają prawo do obrony koniecznej. No ale no dobrze, to ładnie tak jest powiedziane, ale jak nie mają narzędzi obrony, no to jakież to prawo jest? To jest iluzja. To jest iluzoryczne prawo. Więc jeżeli się już przyznaje obywatelom prawo do obrony koniecznej, no to trzeba im też, jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. Trzeba im dać narzędzia. Trzeba im umożliwić posiadanie narzędzi i wtedy dopiero to prawo nabiera realnych cech. Bo tak to jest tylko takie deklaratywne. A czy przemysł na tym skorzysta? Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie tak. To zresztą ma pewne zalety, bo kiedyś jeszcze tam w takich sferach tak zwanych wyższych ludzie się pojedynkowali. I dzięki temu na ogół byli bardzo uprzejmi wobec siebie, bo to nigdy nie było wiadomo, czym się nieuprzejmość skończy. No nawet nie to, że nieuprzejmość. Adam Grzyma-Siedlecki opisuje taki wypadek, którego był świadkiem w Krynicy, tam w jakimś pensjonacie. Towarzystwo grało w karty, no a kilku tam panów obserwowało tych grających i jeden z tych obserwujących zauważył, że jeden z graczy oszukuje. No i podszedł do niego, mówi, wutryszemy się. A tamten odłożył karty,
wstał i powiedział tak. Nie wiem, w jakim celu informuje mnie pan o czymś, o czym przecież nie mogę nie wiedzieć. Po czym go wyzwał na pojedynek i go zabił. Więc ludzie byli wobec siebie bardzo uprzejmi, bo nigdy nie było wiadomo, czym się nieuprzejmość, niegrzeczność może skończyć. Może natrafić na lepszego strzelca albo tam lepszego szablistę, prawda, czy fechmistrza i go posieka na kawałki. Więc ludzie byli uprzejmi. Tak samo by było w przypadku, gdyby był powszechny dostęp do broni. Być może co najbardziej tacy tam różni wariaci by się nawzajem powystrzelali, ale to niewielka szkoda, a reszta by uważała. Pytanie. Coraz częściej się mówi o tym, że do Polski chcą sprowadzić około 5 milionów Ukraińców do pracy. Czy to jest prawda, czy to po prostu jest... Nie wiem, nie wiem. Myślę, że aż tylu do pracy to nie potrzeba. Jeśli już by ich tak sprowadzono, to w jakimś innym celu. W jakimś innym celu. Oczywiście to mogliby nas pilnować. Wtedy już by mogli nas pilnować. No w takiej liczbie to w każdej wsi posterunek byłby. Można było obsadzić posterunek w każdej wsi. 5 milionów to jest bardzo dużo. Co